Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia. To są Skody. One są wypaśniki. Mój kolega teraz kupił. No to Skoda chyba płaci. No ale Marcin, no to też wiesz, nie spodziewasz. Przy dobrej cenie? Tak. Przy dobrej cenie to się wszystko może wydarzyć. Tych BMW-ek poliftowych też ludzie biorą sporo, to jest taka po 8 roku z ładnym halogenem. To jest zgrabne auto babskie, takie babsko-męskie można powiedzieć. Tu jest stary halogen u dołu, a tu ma nowy, taki, ten będzie tańszy, ten będzie droższy. Ja bym zapytał o tego. Golf ładny jest, zobaczcie. Te z tyłu E-klasy, 30 parę koła euro każda, wszystkie sprzedane. Które? Panie Krzyśku, te. A już ich nie ma, 7 było. Diesel? 1,6? Ten pasek musi być, bo on ma 300 milionów tysięcy przebiegu. A może trochę mniej. Szukam takiej wciąż benzyny, cholery. Przy dobrym pieniądzu. Jakby to naprawić? Żadnych nerwów. Jakby to naprawić? Kedika, trzeba zapytać też. Kedik 5, rok 1,4 benzyna. 3500 siedmioosobowy. Na szybie napisane. Passaty już się wy... Dobry! Chcesz być w telewizji? Ja wam powiem kto jeździ. Jeździ. Jest w pasku. O, 7 ładna. Tylko tu nie zmieścimy się pewnie z ceną. A tata ma podwójne dno gadał. Gdzie on jest? Zniknął gdzieś. Nie, jak o podwójne... No to jest do 7. Ale poważnie. Okej, okay. No, nie ma co szaleć, rzeczywiście. No, nie ma co szaleć. No, tu wersja fajna z masażem, półskórka. Halo, Morgan. Ile? Aha. Biały, modny, można śluby wozić, chrzty, wesela, pogrzeby. A nie, siedem koła, no. Czy nie? Idziemy teraz zapytać. Przejdźmy jeszcze. No to już po tacie, po ojcu, koniec. Po ptokach, tata Tuarega wyczaił. Manualna w nawigacji, dieselek. Dieselek? Nienaprawialny, uwaga, nienaprawialny, do mechanika z komputerem i serwisowa książka z takim dzyzlem. To poliftowy jest, czyli po 12 roku albo nawet po 13. Ale co nim nienaprawialne? Nie żartuję, bo naklejki ma takie tutaj. Aha. Porobił sobie i właśnie próbowałem wytłumaczyć. Aha. Do mechanika z komputerem, mechanik, książka serwisowa i nie wiadomo o co chodzi. Tak. Do lekarza chyba. Do lekarza, żarty. Allach dzisiaj, mimo poranku deszczowego przed Berlinem, Allach dał. A jest, motor defekt, widzę, 4900, jest to 16 rok, zobaczcie. Motor defekt, tak. A to ten Golf też nie będzie, bo taki coś tani jest. A czy... Bo silnik 1.6 nie jest tani, gdyby był 2 litry, kosztowałby 9. Tak. 1.6 są tanie, ale no to jest zawsze Golf 7. Ale 1.6 są bardzo dobre silniki. Bardzo dobre 105-konne. Co z tym deszczem? Chwileczkę. Ej, już z tego to pada, zobacz. Właśnie nie rozumiem. Bo deszcz nie mam... Jest okno pogodowe, zamawiałem. Audi w sedanie. Jest cena? A ceny popisał już skubany. Sprzedany, tak czułem, że sprzedany. Sprzedany. Benzyna. Co dziadkowi tu lego sprzedał? Z czego to pada, Marcin? No nie ma z czego padać, a jednak... Dziadek to jak chce, to może ode mnie odkupić jakiś samochód. No bo... Dziadek niech bierze, niech dołoży. Ma jakiś... Oryginalny dziadek?
Oryginalny dziadek? Prawdziwy? Tak. To niech dołoży jeszcze. O, niech się nie sępi, szóstka. Ktoś tam szóstka. Zobaczmy na bok, kolor fajny. Felgi nie widać. Ale zawsze jakieś felgi można dołożyć. Benzyna. Benzyna. 3008 zawsze były na wypasie te samochody. Też rodzinne, przecierka. Ale pan ten plac tu taki jest fajny, fajny. Ja tak, wiecie, stopniuję te emocje. Pierwszy, wiecie, ja pierdzielę. Rozpierdu. Forda dawno już nie było. Jakby taki jeszcze w benzynce. One są po taniości. O, jaki wypasik przyjemny. Czyścioszek. 8 tysi obrota. Na moje to po prostu taki Ford jest o wiele fajniejszy niż Opel. Na start stopa. Tu są drobiazgi, no to... Bardzo? Aha, zaklejone. A to nie widać przecież. To nie widać, więc stać ma. No nie, Ford ma taką... Przejdzie na... Taką przypadek. Przejdzie wam na VW-a, kurde. A jednak wziął tego Seata z pierwszego placu. Ej, rzeczywiście. To jest ten to zdjęcie. Pana widzieliśmy. Z tym? Tak, tak. To pan ma do niego szanowne części. No bo... I drobiazgi w sumie tam nic się... Kulejnoga? Chyba dziecko od Brunejki. Od Brunejki. Hardkorowego koksa mi się coś zdaje.